Jak Grzegorz Chyży w The Voice wpasował się w klimat tego programu? Moim zdaniem 100%, tak. Jak najbardziej, no. Wpasował się i tyle, no. A co sądzisz o jego różnych zachowaniach? Ostatnio była bitwa, w której niestety nie wybrał żadnej uczestniczki. Wybrał dość trudną piosenkę, a później jeszcze je skrytykował. Sam był uczestnikiem. Czy myślisz, że stawia się na ich miejscu i myśli, co mogą sobie poczuć? Znaczy, powiem tak. Oglądam The Voice, ale nie jest to tak, że oglądam tydzień w tydzień, bo jednak soboty, weekendy są to dni koncertowe, wyjściowe, więc nie zawsze mam czas. Tego odcinka nie oglądałam, więc się nie wypowiem. Z ręką na sercu obejrzałam 3 odcinki. Zapytałeś się mnie, czy oglądam programy muzyczne. To jest jedyny program, który oglądam. I są to 3 odcinki, które obejrzałam. No więc też mi ciężko się odnieść do tego, która drużyna jest silna, która jest mocna. Tyle, no kurczę. Nie powiem ci, kto według mnie jest najsilniejszy, bo nie znam wszystkich uczestników. To, co oglądałam, nawet nie powiem ci tutaj z tych paru odcinków, które oglądałam, kto mi się najbardziej podobał.